Od tego zaczniemy. Zobacz, jak piszesz Alien Gambit, to tutaj masz tak, Game Hikaru, Gotham Chess, a to żaden z nich tego nie wymyślił, tylko VT Alien. Taki streamer, youtuber, który jakby ma 60 subów i chłop wymyślił swój własny debiut, kiedy wziął i robił turniej dla areny dla widzów. I ta arena polegała na tym, że wszyscy grają ten sam debiut, a ten debiut to był właśnie ten jego wymyślony. No i dlaczego o tym mówię? Bo moi drodzy, ten debiut jest przepiękny, aż dam shoutout dla niego. Możecie dać mu follow, będzie mu miło. Gigakot, poważnie gigakot. No i to tak chciałem oddać hołd za to, że wymyślił coś, bo wydawało mi się, że w szachach się już nie da wymyślić nic. Gada, że bot follow? Nie. Poczekajcie. Uspokoję go. Yo, I gave you a shoutout. They are not bots. We are viewers from Poland. No. Kurwa! Kupica! Hello, Witty! Hello! I just told my viewers about your great opening, the Alien Gambit, and I just wanted to show my viewers your channel, and... wyłączył. And have a nice stream. Dobra. Od tego zaczniemy streama, że wam troszeczkę o tym opowiem i przechodzimy do merytorycznych szachów, a teraz bardziej taka informacja dla widzów, którzy ogarniają już co nieco. Obczajcie temat. Jak wygląda ten gambit? Zobaczcie. Na pewno każdy z was zna takie coś jak obrona Karokan. No i tutaj mamy dużo wariantów. Czemu on odpala linki od Kubicy? No stary, prawdopodobnie pobił rekord widzów, nie wie jak się zachowywać. No i zobaczcie. Tak wygląda ten początkowy wariant. No i tutaj gramy skoczek C3, a on gra jeszcze skoczek D2. I patent polega na tym, że główny wariant to bicie. No i tak jak patrzymy na statystykę, to 45% osób gra gońca F5, ale 39% gra skoczka F6, czyli jakieś 5 milionów partii. Idzie skoczek G5 i po ruchu H6 oddajesz skoczka na F7. No i powiecie, what? O co chodzi? Stary, po kiwce jest tylko minus 3, a atak jest tak ostry. No i jaka jest idea? Proponujcie, moi drodzy, ruchy po skoczek F3. Okej, C5 niektórzy słusznie niby rzucają, ale powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że Hikaru dał najciekawszą obronę, mianowicie bezpieczne podejście, boże, nie gońcem, pionkiem. Idea jest taka, że atakujesz po białych polach, wprowadzasz figury i atakujesz. Jakby jest tutaj teraz dużo posunięć. Musimy tak, raz, dwa, trzy, no i ewentualnie cztery wypunktować. Załóżmy, że no przeciwnik zagra tego piona E6. Ja osobiście, nie wiem jeszcze jaka jest teoria, podejrzewam, że silnik preferuje taki ruch. Ja gram za każdym razem gońca C4. Cały czas jest jakieś minus 3. No to co, trzeba wprowadzić gońca. Hikaru gra goniec D6. Roszada. Załóżmy wieża E8. I najciekawsze jest to, że jeżeli teraz w tym wariancie przeciwnik zagra takie posunięcie, to tu wchodzi w ogóle jakaś forsowna taktyka, którą Willy wytłumaczył u siebie na filmie. Mianowicie zobacz, wieża E1, wieża E8, szach, bicie. Boże, źle. Szach, bicie, skoczek D5, szach. No i teraz, jeżeli przeciwnik pójdzie tutaj, to silnik już pokazuje lepszą białych. Plus 2 po czarnych polach. Nie pokazuję konkretnego wariantu, bo pozycja wygląda bardzo źle. Zobacz, że goniec nie ma wyjścia, skoczek nie ma wyjścia, ten skoczek, no, jedyną jest aktywną figurą. Więc dlatego tego ruchu nie biorę pod uwagę. Ale dlaczego o tym mówię w ogóle? Bo teraz po ruchu król G8 jest bardzo ciekawa idea. I natychmiast partia jest wygrana, nie żartuję. I tu już jest jakieś, nie, plus 5? A, nie, plus 1. A, the bishop has to be on V3! Oh, hello! Well, you have to know that I have never played this opening before. Today at 8 AM I came to Witty Alien stream and joined his tournament. And I played the tournament, I won the tournament, but I didn't know a single fucking way how to improve my pieces. And that's why, the way of the logical thinking, I found the bishop C4. But probably Willy made a video that you have to play bishop D3. That's right, thank you for this information. Roszada, wieża E1, wieża E8, szach, tu. Okay, and now the position is completely winning for white. That's the difference, okay. No i zobaczcie, okay, goniec C4 też działa jak coś, Hikaru też tak grał. Generalnie, moi drodzy, gambit jest jeszcze niezbadany i sam Hikaru o tym mówił, że to wcale nie jest takie proste do obrony. Poważnie. I najłatwiej bym to wam pokazał przez tak zwane praktyczne granie. Jeżeli będzie partia Karokan, to przysięgam wam, że pokażę wam to. O kurczę, Marcin
Siekierski. Ciekawe, czy wist, czy losowo. Okej, obrona Karokan. Czy ten zawodnik baituje nas do wchodzenia w Alien Gambit? Nie wiem, ale się dowiem. Gramy D4. I zobaczcie, patent Karokana na początku jest bardzo prosty. Kontrolujemy centrum, a przeciwnik rozbija to. No ja zagram, jeżeli się uda, tak zwany Alien Gambit. Czyli po tej kiwce, jak dostanę skoczka, to idę tutaj i po ruchu H6 święcę na F7. Myślę, że Marcin, jeśli jest widzem, to słyszy i wejdzie w to. Ale jeśli jest widzem i w to nie wejdzie, no to zagram normalnie, bo to nie jest pozycja przegrana dla białych. Po prostu jest to pozycja sprawiająca nam szansę, nie mówiąc o tym, że Co za syf? Siema, to ja XNTentacion. Twitch niestety usunął minutę audio, więc ja wam wytłumaczę, jak poszło w partii. W partii oponent zagrał pionem H6. Ja poświęciłem konia na F7 i król odbił. W tym momencie mamy Alien Gambit po transpozycji. Patrz, widzu, co poszło dalej. Koń F3, goniec F4. Ja se porysowałem strzałki i wyprowadziłem gońca na C4, dając szacha. Król E1, hetman D3, goniec bije F3, hetman bije B7, goniec bije G2. W tym momencie audio wróciło. Mam taki ciekawy ruch, cytując klasyka, ale zagram w ten sposób. Kurde, nie mogę, dobra. Fuck. Zobaczcie, gram szach, tutaj, szach, tu, zdobywam hetmana, zawierzę, gońca i skoczka. Ale czy to jest warte tego? Szlag. Dobra, to nie jest tego warte. Spróbujemy zaatakować. Że tak powiem, cały czas powstają motywy atakujące po obu ze stron. Generalnie po tym zbiciu i po tym pozostaje z figurą mniej. No i na pewno wymieniać hetmanów chcieć nie będę chciał. Motywy atakujące są, więc suma summarum ja się nie boję o to, że przegrywam. Ale no może się okazać, że jest to wszystko niewystarczające. Zobaczcie, bardzo ciekawa sytuacja w partii. Bo teraz tak, liczymy wariant. Szach, hetman C7, szach i wygrywam partię, dobra. Słuchajcie, no można mnie szachowo lubić, nie lubić. Ale zdarzy mi się, że faktycznie coś tam patrzę i widzę. Nie jest to jakiś wygórowany poziom, ale wszystko wam logicznie wytłumaczyłem. Goniec E6 nie działał, bo po ruchu goniec E6 on cofa się tutaj i mamy to samo. Nic to nie zmienia i ja bym musiał znowu dać szacha tutaj. Ja nie chcę remisu. Jakbym powtarzał ruchy, to jest remis. A nie ukrywam, że budzą się we mnie tutaj ambicje w tej pozycji. I czytując Dawida ciszę muzykę. Cytując Dawida Czerwa, zaczynam marzyć w tej pozycji. Dobra, i teraz szach. I po tym posunięciu gram król F4 i zdobywam tu hetmana, a po ruchu król D8 dałbym szacha na tutaj i dałbym mata. Więc chyba wyszło bardzo dobrze. I teraz jak podsumujemy materiał, to są trzy lekie za hetmana i w figurach w postaci gońcucha więcej. Z tym uwagą, że ja robię tutaj kiwkę, mam aktywniejsze figury, bezpieczniejszego króla, a przeciwnik stoi, że tak powiem, w roztrzasku i jeszcze tutaj król na E6 stoi. Cześć, kozok. Nie, nic nie piłem. Obawiam się, że ja mogłem mieć jakiś udar kiedyś czy coś, bo faktycznie jak słuchałem swoje wody, to zacząłem mówić niewyraźnie. I tutaj kieruję bardziej swoje przemyślenia do ludzi z TikToka bądź z, nie wiem, jakiegoś innego medium społecznościowego kategorii YouTube. Nie wiem czemu zacząłem się jąkać i nie wiem, dlaczego mówię tak niewyraźnie, ale przepraszam was za to. Trochę wstyd. Roszada. Atakujemy przy okazji gońca. To przez brak mięsa. Ej, właśnie, pamiętacie, jak wam mówiłem, że śpię po 5 godzin dziennie? Od kiedy zacząłem jeść mięso, znowu śpię 9 i ciężko mi się wstaje. Ale to nie jest tak, że ja jem mięso lekkie. Ja, kurde, od razu wczoraj chamskie quesadilla z serem. Potem do tego, widzowie, mięsny jesz, czyli 12, o kurczę, 12 skrzydełek z chamskim sosem i na deser mięso owinięte szynką parmeńską. Dobra, B3, C4 plan. Planuję, że tak powiem, przeciwnika jakoś przydusić. Musiałbym uważać na jakieś próby tutaj aktywizacji oponenta. Będzie meeting i zacznie się 0 godzin spania. Czy mi to przeszkadza? Wiesz, obiecałem widzom, że raz na pół roku robimy przedłużany, ponieważ wtedy widownia, o której godzinie nie wchodzi, jest stream. Ale problem przedłużanych jest taki, że ja wypalam się kontentowo. A teraz będzie przedłużany, tylko że nie będziecie musieli płacić donate'ów i subów, żeby trwał stream. I mamy cały czas metina. Podczas metina nie da się tylko grać, będę z wami rozmawiał, więc może być to ciekawa alternatywa dla sprawdzenia się. Nie, ja bym powiedział, że to nie jest remis, kolego, drogi serdeczny. Atakuję tutaj wieżyczkę, on gra teraz naturalnie takie posunięcie, ja gram C4 i wszystko ma ręce i nogi, jak to się mówi w showbiznesie. Więc możecie mnie snajpić, pod warunkiem, że nie oszukujecie maszynką.
Siema, to znowu ja. Audio z końca partii również jest usunięte, ale już mówię, co poszło. Wieża G7 Hetman F5, wieża E6 kiwka kiwka i biorę darmowego gońca. Ta niewiarygodna kombinacja ruchów zmieliła w proch resztki nadziei mojego oponenta z 900 elo i wkrótce się poddał.